nie sądzę, by pchnięcie mieczem w dewę było takie mądre, odkąd ma udzielić nam informacji o naszej nieśmiertelności. Zatem uderzamy w łańcuchy. I to zaciemnienie było kompletnie bezsensowne. Serio, ten gość ma straszny głos. Dzięki za uwolnienie. Jestem bardzo wdzięczny. Ech, wszystko jedno. Okej, Trias mówi nam o Fjulu, rozwojonym języku, który ma nam pomóc. I także daje nam klucz do portalu. Okej. Fjul to trochę ciekawa postać. Przekonamy się za chwilą, dlaczego. Teraz jeszcze ostatnia grupka strażników? Chyba tak. Portal znajduje się tuż przy niej. Nie ty. Postaram się po prostu namierzyć za pomocą Anny strażników i zobaczyć. To. A kurde, nie ta postać! A źle. No dobra, w każdym razie dwóch tylko wyskoczyło. Nie więcej. Dobra, nie zatłuczę tego. I oczywiście Dakon się. Serio, nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Gościu ma minus 5 do klasy pancerza. To powinno mu gwarantować unikanie dużej ilości ataków, a czasem tak się zdarza, że przyjmuje olbrzymie ilości obrażeń na klatę. No cóż, przynajmniej inni mnie nie zawodzą tak bardzo. Okej. I dobra, pocisk, a raczej balist cierpliwości. I już widzę, że to będzie beznadziejny pomysł. Zabij! O fuck, genialnie. No cóż, to był błąd z mojej strony. Za bardzo zaufałem temu zaklęciu. Dakon, zabij. Okej. O rany. Oj, Dakonie, kiepski jesteś dzisiaj. Ktoś jeszcze został? Oczywiście, czterech jeszcze. Naprawdę nie znoszę tej lokacji ze względu na wszystkie walki, jakie trzeba przeprowadzić. Ach. Teraz dla odmiany Morte postanowił przejąć pałeczko. Atakuj. Dobra, tam powinien zostać jeszcze jeden strażnik. Tak jest, został jeden. Zatem Anna i nóż w plecy. Tak, i strażnicy bardzo rzadko
mają przy sobie amulety krwi, czy jakiekolwiek amulety leczące. Częściej po prostu mają pomniejszą broń, jakiś kiepski zwój, bądź po prostu trochę miedziaków. No i dobrze, jesteśmy praktycznie u końca naszej podróży w tej lokacji. Jednak zapis. Ha! Tak, uaktywniamy portal, a zarazem uaktywniamy drzwi do tej lokacji z Vailorem. Tak wymówię to imię. Vailor. Vailor jest ostatnim towarzyszem, którego możemy dołączyć i jest on na tyle niezwykły, iż nie jest to praktycznie istota ludzka. Przepraszam. Nawet Morte ma więcej w sobie człowieka. No, trochę. Powiedzmy trochę. Vailor natomiast jest czymś w rodzaju duszy uwięzionej w pancerzu. Uwięzionej, tak zgadliście, przez kolejne wcielenie bezimiennego, które Vailor zresztą ścigał za dawne winy. Okej, kontynuując, potrzebowałem łyka herbaty. Vailor ścigał bezimiennego za niegdysiejsze winy, a ścigał dlatego, ponieważ Vailor jest, czy był, członkiem frakcji łaskobójców, którzy, jak pamiętamy, wymierzają karę wszystkim winnym. Vailora można przyłączyć do drużyny, jest to bardzo, bardzo potężny wojownik. Jednak z racji miejsca czy czasu przyłączenia, czyli praktycznie pod sam koniec gry, nie jest to taka użyteczna postać. Jest ona bardzo silna, jednak nie nacieszymy się nią zbyt długo oraz zbyt często, ponieważ no walk nie ma już tak dużo. No cóż, wystarczy pogadać. Vailor? W porządku, idę. Vailor? Oh, come on, Bóg. No, oczywiście, Bugi mnie nie unikają. Wow. Okej, zapomniałem ich awansować. Jednak jeśli macie powyżej 18 mądrości, możecie zwrócić się do Vailora po imieniu. Tylko i wyłącznie, kiedy macie taki współczynnik wiedzy. I za pomocą tej wiedzy, czy mądrości, przepraszam, mądrości, poddajemy się kolejnemu wspomnieniu. Tak jest, Vailor ma głos Wiktora Zborowskiego, który brzmi całkiem nastrojowo. Okej, Anna i Morty od razu sztywnieją ze strachu. Jeśli macie 21 charyzmy, możecie przekonać Vailora, że sposób, w jaki służy sprawiedliwości, jest dosyć bezsensowny. I to powoduje, że Vailor rozpada się na tysiące kawałków, czy po prostu na kawałki swojej zbroi. Jeśli prosimy o przyłączenie Vailora do naszej drużyny, co zrobią tylko na kilka minut, powoduje to, że Vailor chce nas osądzić. Nie usuńmy może wszystko jedno. Podczas gdy was nie będzie, będę pilnował tego metra kwadratowego powierzchni. Pogadajmy z Vailorem. Oh, come on. Dobra, Vailor nie chce gadać, zatem pokażę wam kartę postaci. Bardzo duża siła, duża budowa ciała, masa punktów życia. No i taka sobie reszta współczynników. Jednak całkiem dobry pancerz ze względu na zbroję Vailora. A jest ona tutaj, zbroja łaskobójcy Vailora, a opis nam mówi o tym, że jest dosyć starożytna. Także broń Vailora całkiem niezła, niestety tylko, zgadliście, Vailor może jej używać. No okej, musimy spytać Vailora, co go sprowadziło do klątwy, no i wtedy nam powie, że ścigał wcielenie bezimiennego.
Teraz jeszcze chyba trzeba spytać go o to osądzenie. Tak jest, tutaj jest. Co sądzisz, kiedy spoglądasz na kogoś innego wtedy? Może zagadajmy. No, jestem ciekawy, co widzi w Morto. Okej. Nie, diabelstwo zbrukane, Kamal. Nie jest taka zła. Okej, chyba oszczędzę tych dialogów, dosyć długich. O, come on. Muszę z nim walczyć. Nie chcę. Tak, nigdy nie pamiętam, jak rozmawiać dobrze z Wailorem, by nas nie atakował. No cóż, najpierw szybko. Wspomnienia? I po prostu... Już bez ogródek, proszę Wailora o osądzenie bezimiennego. To właśnie owocuje wspomnieniem. Wspomnieniem, które traktuje o uwięzieniu Wailora. O, czyś kiedykolwiek splamił się morderstwem? Nie, nie bardzo. Niesprawiedliwość. No, w zasadzie byłem bardzo dobrym człowiekiem. Skrzywdzenie bliźniego. Można zwalić na poprzednie wcielenia, co jest dosyć wygodne. Pani bólu, to jest prawda. Ej, powiedziałem, że kocham Dejonary. O co chodzi? Okej, także żeby uniknąć walki z Wailorem, trzeba powiedzieć, że już zostaliśmy ukarani poprzez naszą stratę wspomnień, która cały czas nas nawiedza.